Pani Agnieszko, podczas 14 indywidualnych Mistrzostw Europy w szachach jest Pani jedną, nazwijmy to oczywistością, z niewielu kobiet, sędzin, ale zanim o zawodach, bardzo bym chciał porozmawiać o Pani osobie, bo jednak piękna, bogata kariera szachowa już za Panią, a teraz trenerstwo, trenerka, teraz sędziowanie zawodów. Tak, zgadza się. Jakiś czas temu zakończyłam już takie granie profesjonalne, łączące się z wieloma wyjazdami i treningami pomiędzy turniejami, a teraz no przede wszystkim sędziowanie mi sprawia ogromną przyjemność, zajmowanie się, prowadzenie zajęć, raczej takich grupowych. No to gdzieś ma na celu taką popularyzację naszej dyscypliny przede wszystkim, robienie dobrze reklamy. Myślę, że tutaj gdzieś jest dla mnie miejsce. W poprzednim ustroju politycznym Polski była Pani sławna choćby z tego powodu, że ukrywała Pani bardzo silne wówczas szachistki z byłego Związku Radzieckiego. Ogrywałam, tak, udało mi się przebić i to dwukrotnie przez takie turnieje eliminacyjne, które się ciągnęły 2 lata. To były takie turnieje strefowe, z tego się przechodziło do turniejów międzystrefowych. A potem był turniej już elita 8 najlepszych i tam się dostałam dwa razy do tej 8 najlepszych zawodniczych, gdzie w jednym z takich turniejów byłam już jedyną zawodniczką spoza Związku Radzieckiego. Tak. Był też czas, kiedy Agnieszka Brustman była laureatką prestiżowego plebiscytu przeglądu sportowego. Tak. No, to było wielkie święto szachów, bo w takim gronie ekskluzywnym z piłkarzami, wtedy chyba Andrzej Gruba zwyciężył, o ile dobrze pamiętam, i gdzieś się chyba uplasowałam w ogóle koło 8 miejsca w tym plebiscycie. A właśnie to zawdzięczam z pewnością tym pojedynkom z tymi Rosjankami i meczom, które grywałam, żeby się zakwalifikować do tej 8. Co w Pani życiu dały szachy? No bardzo dużo. Tak, przede wszystkim szachy to jest taka sprawiedliwa gra. I dają właśnie takie poczucie sprawiedliwości, że tutaj nie ma jakiejś takiej oceny z zewnątrz. Tutaj zawodnik sam sobie musi zapracować na swój wynik, czy swoją pracą, najpierw przed turniejem, przygotowaniem, potem w trakcie. No i od niego to wszystko zależy. No uczą też szachy, prawda, różnych tutaj takich w ogóle predyspozycji, które pomagają potem w życiu zawodowym, jak analityczne myślenie, które jest bardzo cenione i się obolewa, że coraz właśnie mniej tutaj mamy zdolnych ludzi, zdolnych do myślenia. Wspomagają pamięć, logikę. Była Pani z pewnością na wielu festiwalach, na wielu mistrzostwach szachowych. A jak oceni Pani w kilku zdaniach Legnickie Mistrzostwo Europy? No, bardzo mi się tutaj podoba. Sala gry wymarzona, tak powinna wyglądać. Wszyscy w jednej sali, jest klimatyzacja, jest dobre oświetlenie regulowane. Wszyscy, no, którzy chcą, mogą mieszkać tam, gdzie sala gry, w pięknym hotelu. Wyżywienie również tutaj, a do tego piękne położenie, Legnica, jestem zaskoczona. I piękne kościoły, i piękne centrum, i wszystko tak fajnie, i czysto, i blisko.